Szanowni Państwo, serdecznie witam na pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener gości, któremu za chwileczkę przekażemy głos na szalone spotkanie. Trenerze, prosimy o króciutki komentarz tego spotkania, a później bardzo proszę o zadawanie pytań. Bardzo proszę przez podniesienie ręki do mikrofonu, tak aby dźwięk się prawidłowo nagrał. Przestrzegajmy tego, proszę. Trenerze, oddaję głos. Dobry wieczór. Przegraliśmy bardzo ważny mecz, który tak naprawdę w drugiej połowie mogliśmy odwrócić i przy stanie 2-2 wierzyłem w to, że zespół jest w stanie tu wygrać i stało się niestety inaczej. Wracamy bez punktu. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór, panie trenerze. Jakub Grobara, radiogol.pl. Ja mam dwa pytania do pana. Czy ta druga połowa, początek drugiej połowy w szczególności, to efekt tych trzech zmian, czy kilku męskich słów powiedzianych w szatni? No i mieliśmy zapewnienia, że pana posada jest pewna do końca tego sezonu. I czy coś się zmieniło po tym meczu, albo czy coś się zmieni? Dziękuję. Odpowiadając na drugie pytanie, to proszę pytać nie mnie, tylko władzę. A pierwsze pytanie to jest efekt też zmiany systemu i wpuściliśmy troszkę innych zawodników o innym profilu, dlatego taka zmiana. Rafał Musiał, Dziennik Zachodni. Ja mam pytanie dotyczące sytuacji po golu na 3-2 tym nieuznanym, tym pierwszym Kubicy. Mieliśmy wrażenie, że między pana piłkarzami doszło do bardzo ostrego starcia na środku boiska. Czy nas mylił wzrok, czy coś tam rzeczywiście się wydarzyło? Jeszcze nie rozmawiałem. Widziałem tam jakiś tłok. Wyjaśnię sobie to z chłopakami, co tam się wydarzyło. Pewnie jakaś męska rozmowa. Prosimy jeszcze o pytanie, jeżeli są. Nie widzę. Ja bym chciał jeszcze podziękować naszym kibicom przede wszystkim, bo stawili się bardzo licznie, dopingują nas w tych trudnych chwilach i z całego serca im dziękuję. Widzę, że są z nami. No i dziękuję jeszcze raz. Panie trenerze, prosimy o krótki komentarz tego szalonego spotkania. Później proszę o zadawanie pytań w podobnej formule jak poprzednio. Trenerze, oddaję głos. Dobry wieczór jeszcze raz. No pewno, że w dobrym humorze, w bardzo dobrym humorze, bo wygraliśmy mecz z mistrzem Polski. Wydaje mi się, że zagraliśmy no, naprawdę dobre spotkanie. Kto by pomyślał, że dzisiaj strzelimy 3 bramki, jak to był nasz największy problem. Przecież wiedzieliśmy, że Legia na pewno będzie miała większe posiadanie piłki. Tam jest mnóstwo jakości w tej drużynie i nie było łatwo odebrać piłkę Legii. Stąd też ten pressing nie był tak wysoki, jakbyśmy chcieli nieraz robić to z innymi drużynami, bo Wolter mówił, podkreśliłem, ma dużo jakości Legia i często spod tego pressingu wychodzi. Natomiast wtedy, kiedy już jesteśmy skumulowani na własnej połowie większą ilością zawodników, jest zdecydowanie łatwiej przerwać jedną czy drugą piłkę i wyjść z szybkim atakiem. I to zdawało bardzo dobrze egzamin w pierwszej połowie. To, co się stało na początku drugiej połowy, to no nawet nie mam zamiaru teraz szukać przyczyny, dlaczego. Oczywiście będziemy szukać, ale nie teraz, bo ja też byłem w szoku. Jeszcze do tego czekaliśmy, czy ta trzecia bramka jest, czy nie. To wszystko się mogło odwrócić niesamowicie. Natomiast później troszeczkę się to wszystko uspokoiło i wydaje mi się, że no super widowisko stworzyły obydwie drużyny. To jest to, na co kibice chcą chodzić. Dużo bramek, mnóstwo emocji. Cieszę się z tego bardzo, że kibice nasi mieli przyjemność, wydaje mi się, z oglądania swojego Górnika. Dziękuję. Dziękujemy, trenerze. Dobry wieczór, panie trenerze. Gratulacje Krzysztofowi, Klub Katowicki Sport. Dziękuję. W pierwszym składzie Dariusz Talmach, 15-letni chłopak. Duże zaskoczenie, skąd taka decyzja desygnowania go do gry? Wiecie państwo, jak spojrzycie na kadrę, która była na dzisiejszy mecz, to mieliśmy trzech młodzieżowców
jednym z nich Szymański, który spowodowałby no, troszeczkę zawieszanie, jeśli bym chciał zmieniać w linii obrony. Natomiast no, pozostaje dwóch, to Darek i Krzysiek Kubica. Krzysiu był na reprezentacji, nie grał za dużo. Ja w tygodniu przyglądałem się zarówno jednemu i drugiemu zawodnikowi i Darek naprawdę dobrze wyglądał. Musieliśmy przeanalizować to, zadecydować, bo gdyby się stało tak, że na przykład, nie wiem, Krzysiek wchodzi od początku, ale nie byłby to jego dobry mecz, dajemy Darka. No a jak mi się Darek spali, a ja z nim rozmawiałem przed meczem, no to mówimy, bardzo młody chłopak, ani ja nie wiedziałem, ani on sam nie wiedział, jak może zareagować na pełny stadion, na taką atmosferę, na odpowiedzialność w takim spotkaniu, chociaż wiem, że Darek to jest właśnie z tych piłkarzy młodych, bezczelnych, takich jakich lubię, ma charakter. No i też ma warunki fizyczne, nie? No bo niektórzy 15-latkowie jednak mogą mieć dużo umiejętności, a fizycznie jeszcze tak jakby nie dorośli do tej gry. I stąd też mówię nie od początku, bo jeśli się coś stanie, to. No to nawet jak dostanie wędkę, to już też o tym rozmawiałem z nim przed meczem, że jakby co, no to nie ma prawo, nie wiem, stremować się, zagrać gorzej. Ale tak naprawdę miał wszystko do wygrania i wydaje mi się, że to była dobra decyzja i sam Darek wykorzystał swoją szansę bardzo dobrze. Miał bardzo dużo odbiorów i dużo spokoju w swojej grze. Dzień dobry, Kowalski z reprezentacji. 81. Dzień dobry. Włączył się. Słyszę. To można głosem, to głośno. Chciałem zapytać o podsumowanie właśnie gry Dariusza Starmacha, ale pan to właśnie zrobił. To może zapytam o drugiego młodzieżowca. Krzysztof Kubica wszedł w końcówce spotkania. Czy on miał jakieś specjalne wytyczne, żeby gdzieś być więcej w polu karnym rywali, bo trafił do bramki dwukrotnie? I jeszcze drugie pytanie, czy miał pan chwilę wątpliwości, kiedy Legia doprowadziła do wyrównania, no i przycisnęła nas przez moment? No już mówiłem, że wtedy, kiedy doprowadziła do wyrównania, czekaliśmy na trzecią bramkę, bo strzelili trzecią bramkę i nie ukrywam, że no to byłby dopiero szok, że w tak krótkim czasie odwrócili wynik spotkania. Jeśli chodzi o Krzyśka Kubicę, nie jakichś specjalnych zadań, żeby on włączał się do tych akcji ofensywnych i grę głową, nie było, bo on to robi naturalnie, normalnie, wtedy, kiedy jest szybki atak, z reguły to Many zostaje bliżej obrońców, mówię o Manechu. Zostaje bliżej obrońców, a Krzysiek włącza się częściej do akcji ofensywnej, tak jak to miało miejsce chociażby w meczu z Jagiellonią na wyjeździe. A to, że on lubi to robić, no bo jednym z jego atutów jest dobra gra głową, chociaż czasami w środku pola jak skacze, nie wygrywa, to się wkurzam, ale z drugiej strony pod ręką przeciwnika jest dość efektywny i niebezpieczny. Dobry wieczór, panie trenerze, Jakub Grobera, Radio Golfer oraz Rozwiązał 81. Ja mam pytanie o Łukasza Podolskiego, bo nie sposób o nim tutaj dzisiaj wspomnieć. Czy to jest na dobre jego przełamanie? No wie pan co, trudno mi powiedzieć. Natomiast ja byłem piłkarzem i wiem, że wtedy, kiedy się strzela bramkę, jakiś tam kamień z serca spada i człowiek się czuje po prostu lepiej, ma czystą głowę, większe chęci do treningu, do gry, bo coś, na co czekamy, a w jego przypadku czekaliśmy na tą bramkę, no powoduje to, że czasami człowiek no nie czuje się komfortowo trenując czy grając, bo gdzieś tam w głowie no chodzi ta myśl o tym, że kurczę, jeszcze nie strzeliłem bramki i dosyć dużą ilość spotkań rozegrałem, ale ja byłem spokojny o to, że wcześniej czy później tak będzie. Natomiast oczywiście, że chciałbym, żeby to było przełamanie, o którym pan myśli, że zacznie strzelać większą ilość bramek. Zobaczymy. Na pewno to mu pomoże, żeby czuł się na boisku
zdecydowanie swobodniej, luźniej, ale chyba pierwsze teraz troszkę, bo mistrz świata, wydaje mi się, że zawsze czuje się luźno i spokojnie. Powinien przynajmniej. Panie trenerze, Jerzy Góra, Polskie Radio Katowice. Witam. Ja zapytam o Legię, ale najpierw jedna rzecz. Dla młodych może nie, ale dla mnie jestem dojrzałym wieku. To jest historia. Górnik rozwala Legię. Obojętnie jak 3-2, czy 3-0, czy 3-1, to jest dla Ciebie też na pewno ważna sprawa. Pomijam pozycję w tabeli, ale to w historii polskiego sportu się zawsze zapisuje. Ta Legia w drugiej połowie dobrze zaczęła grać. Dlatego teraz przechodzę do Legii. Jeśli się nie mylę, chyba się nie mylę. Pan jest trenerem, czy jesteś trenerem dwukrotnego mistrza Polski, jeśli chodzi o Legię Warszawa. Co się dzieje z tym? Co się dzieje w tej Legii? Powiem tak, nie mój interes, ale Ja wiem, ale to w ogóle zupełnie inna drużyna i mnie to też dziwi, bo wspomniałem wcześniej, że tam jest dużo jakości, ale w tym małżeństwie Liga, Europejskie Puchary, coś nie funkcjonuje, no bo nie oszukujmy się, w Lidze Europy, w ogóle w europejskich pucharach, Legia zrobiła swoje, jest w grupie, nawet wygrała dwa mecze, ma szansę na awans, tam wszystko gra, zarobili pieniądze, bo przecież o to chodzi, to jest biznes, ale naprawdę trudno mi zrozumieć, co się tam dzieje, że w Lidze tak jest. Ja też byłem w takiej sytuacji, graliśmy z Legią w europejskich pucharach. Mieliśmy problem ze strzelaniem bramek i kiedy strzelimy, Legia strzeli bramkę, dopiero strzeliliśmy i wygraliśmy mecz za Polonem na wyjeździe 2-0. Natomiast w Lidze byliśmy na pierwszym miejscu przed Lechem Poznań. Wtedy nie było żadnego problemu. Jak widzisz, tak źle, tak też niedobrze, bo Czeska Michniewicza zwolnili, mnie też wtedy zwolnili, mimo tego, że no nie, no porównując tamtą Legię w tych europejskich górach, którą ja prowadziłem, a dzisiejszą, mają zdecydowanie mocniejszy skład, nie ulega wątpliwości i w Lidze powinni sobie radzić, bo wy tak samo z trybun na pewno widzieliście, że no jakości tam nie brakuje. Na polską Ligę to jest bardzo duża. Ja jeszcze tylko dziękuję za to, że już się zjeżdża cała rodzina. Będzie bardzo późna kolacja, ale to jest święto. Górnik wygra, ale gratuluję. Ja nie będę udawał, że o nie, cieszę się, bo trenowałem Legię czy coś takiego. Nie, wydaje mi się, że ja jako zawodnik Górnika Zabrze zrobiłem swoje wtedy, dałem Górnikowi to, co najlepsze miałem. I jako trener Legii Warszawa tak samo kilka trofeów zostało w gablocie Legii. Natomiast dzisiaj jestem trenerem Górnika Zabrze i zawsze robię wszystko, aby wygrać i z innymi zespołami, a z Legią przede wszystkim, bo to jest zespół, który każdy chce pokonać. No nie oszukujmy się, i zasada bij mistrza zawsze jest aktualna w takim przypadku, a ta historyczna rywalizacja między Legią a Górnikiem, no wiemy, że to był hit polskiej ekstraklasy, no to wspomnienia zawsze wracają. I dzisiaj wyszło wszystko super, no i wyniki, i komplet na trybunach, i emocji mnóstwo, no o to nam wszystkim chyba chodzi. Ja też bym chciał oglądać Górnika z boku, że gra w ten sposób, są emocje, coś w stylu dzisiaj, Wisła Płock, takie mecze, no chciałoby się, ale nie zawsze jest to możliwe. Miałeś pytanie? No, co myślę, czy pan też? Byłeś pierwszy. Proszę. Ja chciałem zapytać jeszcze o dwóch zawodników, którzy dzisiaj się z ławki nie podnieśli, czyli Gomara Samogor i Dawid Toszewski. Dwaj gracze, którzy już wcześniej szansę dostawali, chociażby w Pucharze Polski. No, wydaje się, że poszedli w tej hierarchii, gdzieś tam na ławce się znajduje Piotr Krawczyk. No i z mojej strony pytanie, czy oni są według trenera nie gotowi na ekstraklasę jeszcze, czy po prostu Piotr daje większą jakość w tym momencie? Znaczy, tak jak pan powiedział, oni są troszkę dalej w hierarchii i muszą czekać na swoje miejsce. To nie jest jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji, że o, damy minuty komuś, żeby się lepiej czuł, czy tak dalej. Nie, no musi walczyć o swoje. Ja nie mam podstaw ku temu, żeby robić zmiany jakieś na siłę, żeby ktoś był usatysfakcjonowany tym, że partycypował w meczu. No nie. Na dzień dzisiejszy po prostu
hierarchia się wytworzyła sama, oni muszą czekać. Będziemy mieli jeszcze do grudnia wiele, wiele meczów, gdzie jak się popatrzy na kalendarz, to też już teraz mówię, że dla mnie to jest niezrozumiałe, nienormalne, tak jakby ktoś na złość robił ten kalendarz, że gramy mecze co dwa dni po to, żeby czekać później 8 czy 9. No to jest kabaret po prostu. Dla mnie to jakby ktoś robił to niepoważnie, bo to nie jest poważne. Jakbyście Państwo prześledzili, jak to wszystko wygląda, jak można to było zrobić zupełnie inaczej. Paweł Czadań, panie trenerze, gratulacje. Chcę spytać o pierwszą bramkę, bo ta pierwsza bramka była moim zdaniem fantastyczna, piękna i ważna, ale też strzelec gola to był, jak człowiek sobie uświadomił, to był pierwszy gol Edzika Janży w Górniku. Tak? W ogóle, bo on dużo często o tym mówił, że marzy, wreszcie strzeli. No, parę zdań na temat jego gry. Jest pan zadowolony? On myślał, że strzelił z Wisłą Płock, nie? To strzelił Hessy do tak. Nie? Ale nie, to była Hessiego bramka. Nie wiedziałem, że to jego dopiero pierwsza bramka. Natomiast ja ogólnie, odkąd jestem w Górniku Zabrze, jestem zadowolony z gry Eryka. Wydaje mi się, że w tym systemie, chociaż w czwórce, wydaje mi się, że też potrafi inteligentnie włączyć się do akcji ofensywnej, ma bardzo dobrą wrzutkę w biegu. To takie sytuacje, że Eryk wchodzi, zamyka drugą stronę, ja to widzę na co dzień, częściej muszę pilnować Roberta Dadoka, żeby szedł za tą akcją, bo nieraz mi się spóźnia i nie zamyka tej drugiej strony. No, jak gramy takim systemem, to nie ma bocznego pomocnika, tylko to wahadło powinno zamykać drugą stronę, a Eryk to robi bardzo często, Eryk lubi wejść do przodu, ale przede wszystkim wie kiedy. Ma naprawdę, że tak powiem, dobrą czujkę i wie w którym momencie to zrobić. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie ma mikrofonu. Nie ma. Adam Fomuszu z Dziennika Zawodniego. Pamiętam, że tak do piątkowych konferencji chciałem nawiązać rozmów z panem i z piłkarzami. Rozmawialiśmy wtedy o tym, że ten mecz jest meczem nie tylko o punkty, ale też o taką atmosferę dla Górnika, o takie poczucie wartości zespołu, o rząd dusz kibiców, jakkolwiek to nie brzmi. Ma pan poczucie, że to wszystko dzisiaj wygraliście? Wydaje mi się, że to, co powiedzieliśmy, tak pan mówi przed, to była normalna rzecz. Rzeczywiście tak jest, bo taka jest prawda, jeśli chodzi o kibiców, a dzisiaj rzeczywiście wszystko wyszło perfekcyjnie. Perfekcyjnie, bo to nie tylko zwycięstwo w takich okolicznościach, tylko zmiany sytuacji, jaka miała na boisku, mnóstwo emocji i wydaje mi się, że spokojnie mogę powiedzieć, że takie spotkanie to reklama naszej ekstraklasy, a to jak jaką atmosferę stworzyli kibice, to jest, ja najbardziej się cieszę przez nich, bo przypomniało mi się tak jakby to były moje czasy, jeszcze śpiewają, zagraj jak za dawnych lat, to podejrzewam, że Stasiu Ośmigło też był super, super zadowolony. Nie, wszystko wyszło naprawdę tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a te bramki jeszcze i Legia nieuznana za chwilę, nasza strzelona nieuznana później i wydawało się, że już zostanie 2-2, 3-2. Nie. Emocje. W piłce chodzi o emocje. Jeśli są emocje i nawet przegrasz, innym razem wygrasz, to o to chodzi przede wszystkim kibicom. Nie? Po to przychodzą, żeby coś się po prostu działo. Drugie pytanie, też a po piątku, mówił pan wtedy, że apeluje pan do Łukasza Podolskiego, żeby był większym egoistą. Czy dzisiaj po tym strzale, zwłaszcza w poprzeczkę, niecelnym, bo w poprzeczkę, ale potem po tym golu pomyślał pan sobie, że wreszcie to jest to, co panu chodzi i do czego usiłuje pan go przekonać? No nie, bo o to chodzi. No, jeśli ktoś ma naprawdę super atut w swojej grze, a takim atutem jest strzał Lukasa z lewej nogi, to dlatego go namawiałem do tego, żeby robił to częściej w sytuacjach, kiedy jest taka możliwość, bo jest on strasznie niebezpieczny i cieszę się, że dzisiaj próbował właśnie swoich sił, chociaż i tak go będę namawiał, żeby robił to jeszcze częściej i ustawiał się w
w takich sektorach boiska, skąd po jednym przyjęciu już może uderzyć na bramkę, bo odległość to też nie jest problem dla Lukasa, jeśli uderzy, nie wiem, z 25 metrów czy z 18. No to ostatnie pytanie. Sportsiąski, przepraszam, bo wcześniej się nie przedstawiłem. Jeszcze ja bym chciał nawiązać do słów, które padły bezpośrednio po meczu z zawodników, o tym, co było powiedziane w szatni, no bo Przemek Miśnicki i Darek Stelmach mówili o tym, że rozmawialiście o tym, żeby no nie doszło do tego, co się stało na Krakowi, a scenariusz właściwie się powtórzył, bo z 2-0 na 2-2, szczęśliwie się udało na 3-2, ale chciałbym jeszcze, żeby trener się do tego odniósł. No, ja nie lubię takich sytuacji, jak gdzieś nagle słyszę tam przypomnienie tego meczu, co mogliśmy wygrać, a przegraliśmy. Ja tego nie powiedziałem, tylko to... Zawodnicy między sobą. Między sobą. Ja nie lubię takich sytuacji przypominać, bo czasami to tak jakby wywoływali wilka z lasu, nie? I akurat jak myślisz, żeby się nie stało, kurde, się stanie, nie? Ale dobrze się skończyło, nie tak jak na Krakowie, rozdział zamknięty.